Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torista52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy oczywiście z kolejnymi orkami szabrownikami. Nie wiem, czy przeżyjemy takie starcie, chyba tak, chyba nie będzie problemów, nie? Najwyżej troszeczkę nam się oberwie. Ja, moi drodzy, nagrywam dla Was znowu na zapas. No, tak to bywa czasami. Nie chcę, żeby był przestój w serii, bo jednak jest ona dosyć obszerną serią. Wiecie sami, o co chodzi. A jadę do Włoch z Damianem na parę dni. Na tydzień konkretniej. Więc wypadałoby, żeby odcineczki się pojawiały. Dobra. Kolejna farma załatwiona, kolejni szabrownicy załatwieni. Tutaj jeszcze możemy wejść, coś zobaczyć, jakieś rzeczy. Niestety obywatele martwi. Eliksir siły znalazłam i zręczności i miecz paladyna. Zaraz wypijemy. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Zobaczmy. Bardzo ładnie. Lubię bardzo stałe miksturki. Ja chyba nie wypiłam tego jednego do zręczności, bo mamy dwa jakimś cudem, albo gdzieś znalazłam. Zobaczmy. No, chyba tam tego nie wypiłam. Ale dobra, na szczęście mamy. Możemy ruszać w takim razie dalej. Te tereny będziemy mieli już zaraz cyknięte. Tam, żeby się dostać na górę, to chyba wiem nawet właśnie, którędy trzeba iść. Tą drogę już znamy, to był ten obóz. Już jest wyczyszczone. Tu mamy goblinki. To jest akurat żaden kłopot. Dobranoc. Powiem Wam, że już tak żeśmy w miarę, powiem szczerze mówiąc, oczyścili te tereny. Jeżeli mam być szczera. Tam jeszcze jest coś ciekawego. Nie, to jest obóz gońców leśnych. Dobra, nieważne. Myślę, że za niedługo będziemy mogli wyruszać... Dobra, ja się podleczę tutaj. Myślę, że będziemy mogli wyruszać... Wiecie gdzie? Do Faring. Tak mi się wydaje, w tamte strony. Zastanawiam się też, czy najpierw iść do Faring, czy odbić Gotę. Jak to ma wyglądać. Niedobrze, bo tamto będzie do mnie strzelał. Na szczęście te jego strzały mi niewiele robią. To są ostatnie już szabrownicy chyba. Tak jest, wyeliminuj szabrowników. Kowal niestety padł. Wielka strata to musi być. Tam możemy się dostać. Też kolejne gobliny słychać. Tutaj jakieś itemsy z tyłu. Nic nie ma z tyłu za bardzo. Pole sprawdzimy za moment. Na razie wejdziemy do chałupy. Na górze? Na górze nic. Ciemnica jest tylko. A drzwi są jakoś o właśnie tutaj. Myśliwy niestety też nie żyje. I tutaj też zabrane. Zobaczmy, co góra kryje przed nami. Tam też widać było gobliny. Tutaj sobie ognistą pokrzywę hodowano. I zobaczmy. Gobliniarskie. Fajnie, że nam się udało tak ładnie to zrobić. Tutaj coś? Jakaś stała roślina? Stała może nie, ale ogółem sporo roślin. Tędy też możemy się dostać. Ojej, golemiarz mi się trafił. Już sobie poradzimy, myślę, z tej broni. Na spokojnie. O! A to ciekawe akurat jest. Podejrzewam, że tam trzeba będzie się jakoś inaczej dostać.
Dobra, wiecie co? Lecimy, myślę, aktualnie do obozu buntowników. Jesteśmy. Coś się tutaj niestety pobagowało. Ja muszę Gorna tu przyprowadzić, ale zanim to zrobię, to bym chciała wrócić tam, gdzie żeśmy byli. I trochę pomajstrować. Tutaj mogliśmy iść jeszcze w górę, właśnie jak żeśmy szli. I tutaj była ta ścieżynka w dół, ale tam można było odbić na górę. To chyba nawet w dwie strony się dało odbić, no właśnie, tu i tam. Jestem bardzo ciekawa, co znajdziemy w tych miejscach. Siemano. O, ty tutaj wlazłaś, ścierwojadko, pani ścierwojad, albo panie ścierwojad. Uznajmy, że jesteś panią ścierwojad. Jestem ciekawa, ile mam szczawy królewskich, bo tak szczerze mówiąc, to chyba dużo. Sporo ich znaleźliśmy w świecie gry. Okej, tutaj mostek nasz też by tam chyba zaprowadził, bo ta droga jest dwustronna, wychodzi na to. Senny grzyb. Tak chyba miało być. Tam, jakbyśmy się uparli, to byśmy mogli przejść chyba. Chyba na pewno, ale nie wiem, gdzie by mnie to miało zaprowadzić, więc może nie kombinujmy jednak. Kolejny gryf. Zrobimy tak. I teraz ty. Latam, widzę. Dobra. O, nie powiem, to miejsce wygląda dosyć intrygująco. Co tam u was, moi drodzy? Ja sobie gram dalej w moda. Znowu mi się zaczął podobać. Ja mam takie wzloty i upadki, jeżeli o niego chodzi, wam powiem. Szczerze. Wzloty i upadki. Roślin po tej stronie 0. Dobra, ja już się nawet nie przejmuję za bardzo tym, że one mnie gryzą. Leśna jagoda. Chyba dotarliśmy, wiecie? To są bandyci. Oni nie będą chcieli ze mną rozmawiać raczej. To nie jest chyba pierwszy raz, kiedy bandyci okazują się być trudniejsi od innych, nie? No, bandyci są MVP moim. Czemu ja nic nie robię praktycznie? Zabije mnie. Nie zdążę go zestrzelić. Ajajaj. To jest nawet to miejsce ze screena, nie? Można by było pierdzielnąć deszczem ognia. Chyba nie widzę innego sposobu, żeby tutaj pochodzić w spokoju. Także spróbujemy od tej strony zahaczyć panów. Jeszcze raz. Zabiłam wszystkich, jak myślicie? Chyba się udało. Kurde, ale że ja sobie, wiecie, bronią nie poradziłam, a deszcz ognia załatwił sprawę. To jest trochę dziwne. Można by było powiedzieć dosyć nielogiczne.
Tam w ogóle też jakaś roślina i to nie jedna. Dobra, zobaczmy, co kryje to miejsce. Ale ładnie poszło z tymi bandytami, nie? Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Teleport do ukrytej doliny w Myrtanie. Kolejne dostałam jakieś stałe rzeczy. Mamy dwa eliksiry do many. Przywódca bandytów. Dolina Borsuków. Chyba się udało. Znalazłem amulet Burkina. Przywódca bandytów już go posiadał. Co to za amulet? W ogóle ja mam mój zdjęty, dlatego mam tak mało HP. Amulet. Ej, bardzo ładny, bardzo fajny amulet. Potrójnego magicznego pancerza. Powiem wam, że chyba bym się na niego przerzuciła, przynajmniej na razie, bo wygląda obiecująco bardzo. Czyli mamy naszą Dolinę Borsuków. Spoko. Czyli ten teren też mamy odhaczony. Co by teraz zrobić? Trzeba by było iść po Gorna. Może? Chyba na pewno. Myślę, że jak weźmiemy się do gońców, tepniemy. To jest to? Tak. To myślę, że będzie dobrze tędy przejść. Spoko. Bardzo lubię, jak się wszystko układa i wiecie, mamy teren cały zbadany, że tak powiem. Bo to na pewno zawsze pomaga trochę. Tu tych broni nie będziemy może zbierać i tych postaci ograbiać, bo to się mija z celem. Jeszcze zanim... Znaczy w sumie dobrze biegniemy, bo... Ja bym się chciała dostać w sumie... W sumie tu nas nie było jeszcze po tej stronie. Mruczki. A nóż widelec, może jakiś teleport nam się trafi? Tu też jest droga, taka... Jak ta droga tutaj prowadzi? Aha, bo to jest zejście, dobra, po prostu. Okej, już rozumiem. Może byśmy wyciągnęli jakąś fajniejszą broń. Teraz sobie właśnie zbadamy po drugiej stronie. Tutaj ten strumyczek jest taki ładny. O, ja pierdzielę, się wrąbałam znowu. Ten golem tak trochę dziwnie się tam zrespił. O. Dobra, dobranoc. Okej, tu jest taki ładny, piękny strumyczek. Tam na górę raczej nie wejdę tędy. Zresztą nie ma po co. Tu mapa, coś mi powie. Okej, w sumie tam nie byliśmy jeszcze w tej części, jeżeli mam być szczera, bo skupiliśmy się bardziej na tej. Ale wszystko w swoim czasie, nie? Tutaj już też powinny być jeszcze właśnie stwory niepokonane. Tutaj się, wiecie, mi poziomy sypią jak z rękawa po prostu karty. No i tutaj już znamy to miejsce, tu już byliśmy, czyli możemy teraz przejść legitnie na drugą stronę. I się przekonać, co my tu mamy. Chociaż chyba fajniej by się było, wiecie co, wrócić.
i faktycznie odprowadzić Gorna do tych. Tak mi się wydaje przynajmniej. Te komarzyska są wielkie, naprawdę. Tu byliśmy, tak jest. Tu zębate ziele. Tutaj, gdzie nas to przyprowadzi? Chyba wiem gdzie. Ale na razie bym wolała chyba jednak wrócić. Wróćmy się. Oddamy to zadanie z tymi szabrownikami, że już są pokonani do tamtego gościa. I dodatkowo zaprowadzimy Gorna do buntowników. No nie powiem, nie podoba mi się prowadzenie go tam, bo wiem, że będę miała wylew prowadząc go. Nie wiem do końca też, którą drogę po prostu wybrać, żeby było to odpowiednie. Czy ja dobrze w ogóle biegnę, jak ja tutaj poszłam? Ani trochę. Nie do końca pamiętam, jak się tutaj szło. Chyba tędy. Nie, chyba nie tędy. Nie. Znaczy w teorii tędy na wieżę strażniczą powinniśmy się jakoś potrafić skierować, ale tutaj nie będzie przejścia. Tam jest wieża strażnicza. Ile mam HP? Mało. Bym spróbowała tam przeskoczyć. Zginiemy, nie? W takim wypadku na pewno. Się odbiłam troszeczkę niefortunnie. Szkoda, że tam nie ma żadnego teleportera do tej wieży strażniczej. By się bardzo przydało. Dobra, mniej więcej wiem chyba, którędy tam zejść. To było tak. Zobaczmy. Mniej więcej. To wiemy, którędy, nie? Tu powinno być wejście. Jest. Ale jak ja go mam prowadzić, to troszeczkę mam wylew. No przecież jak ja go... zanim ja go zaprowadzę... To minie trochę czasu. Jeszcze wiecie, żeby się nie spierdzielił, to już w ogóle. Dobra, najpierw idziemy oddać zadanie. Bez pierścienia prędkości i przyspieszenia to tutaj nie ma co biegać w ogóle. Tak ogromny teren, że szkoda gadać. Co ty do mnie mówisz? Nie musiałam ci o tym mówić? Ja pierdzielę, ale... No, ale lamus ze mnie. Ja się chciałam chłopowi pochwalić, a gra mi mówi, że zadanie wykonane i... Wypchaj się. Słabo. No ale po Gorna musimy iść. Znalazłem obóz buntowników. Świetna robota, człowieku. Mógłbyś mnie tam zaprowadzić. A żeby ta przechadzka ci się zwróciła, dam ci 200 sztuk złota. Wchodźmy. No to ruszajmy. Ja pierdolę. Nie wierzę w to, że ja to robię w ogóle. Chodź, stary. Ten Gorn tak szybko chodzi.
Zaraz. Tędy nie ma szybszej drogi, prawda? Nie ma. Nie ma, nie? Nie. Dobra, bo się wolałam upewnić, bo jakbym szła naokoło jakąś dziwną trasą, to bym była na siebie bardzo zła. Ale skoro nie ma, no to nie ma. Ty, zaraz. Zróbmy taki test, że ja zrobię F10 i się do nich teleportuję. Czy Gorny mi się zrespi na tyłku? Chyba niestety nie. A szkoda. Bo jakby mi się zrespił, to bym była w niebie. Nie jest tak dobrze. Dobra, no będziemy go prowadzić i przy okazji sobie pogadam trochę do was. Oj, moi drodzy, no powiem wam, że nagrywanie na zapas jest trochę męczące. Znaczy się z jednej strony fajnie, bo mogę sobie, wiecie, dłuższą seryjkę w grę zrobić i po prostu sobie dłuższy czas pograć i to jest naprawdę git. Ale z drugiej strony, tak nie do końca. Bo wiecie, no. Jednak wtedy nie mogę za bardzo śledzić waszych komentarzy, brać pod uwagę rad i tak dalej, nie? Więc no ma to też swoje wady. Dobra, sejwik. Jestem ciekawa, czy gdzieś będzie wspomniane, że wiecie, że Gorn jest też przyjacielem bezimiennego, bo na razie nie mieliśmy takiej sytuacji chyba. Wiemy, że sobie jest taki człowiek i to w sumie tyle. Czy my tędy wejdziemy do buntowników? Wydaje mi się, że możliwe. No nie powiem, ten masyw górski robi trochę robotę. Czy ja tędy przejdę? Powinnam tędy dojść. Ty, no ten Gorn to nawet umie chodzić normalnie. Dobra, i teraz to było tutaj. Ja dobrze idę. Uff, dotarliśmy, nie? Jesteśmy na miejscu. Doskonale. Sądzę, że na razie tu zostanę. A tamto już damy orkom do wiwatu, ahaha. Oto twoje 200 sztuk złota. Nie wydaj wszystkiego od razu. A tak, prawie bym zapomniał. Gdybyś potrzebował mnie i mojego topora, jestem do twoich usług. Jasne. Uważaj na siebie. Pewnie, i ty też. I dziękuję ci za pomoc. No i fajnie. Kartisowi coś mogę powiedzieć jeszcze? Witaj. Coś jeszcze? W tej chwili wszystko. Dobra, wszystko w porządku. No to w takim razie wszystko w porządku. Załóżmy z powrotem nasz pierścień prędkości, bo bez niego jak bez ręki jednak. Zapis. Przydałoby się iść w kimę, bo się robi ciemno. I teraz pytanie, co zrobić dalej? Trzeba będzie się chyba w drugą stronę zobaczyć, co się tam dzieje. Widzę, że i tak wszyscy wstają rano. Demon z Goty, no to jest rzecz, którą na pewno trzeba będzie zrobić. W teorii gra nas teraz kieruje do okolic Faring, nie? Ale z drugiej strony. Z drugiej strony nie jestem przekonana, żeby iść do Vanguardu, znaczy się do Faring. Przynajmniej nie teraz, nie tak od razu, nie? No ja bym na razie tutaj jeszcze pomyszkowała trochę. Tu było gdzieś to zejście jest. No i teraz tak.
cały ten teren jest tak naprawdę do przejścia, ale ja bym jeszcze się cofnęła tutaj w te strony. Chociaż tutaj nas tak ładnie akurat ta rzeka odgradza, więc może niech tak będzie. Możemy iść tu. Tam byliśmy. A co jest tutaj? Tu też można wejść na górę. Tu się wydaje w teorii, że nic nie ma. Gdzie mi to wszystko prowadzi, cholera jasna? A, no dobra, to mnie zaprowadziło tutaj, ale tutaj orków szabrowników nie było żadnych. Czyli już wiem, gdzie my jesteśmy, bo tutaj już byliśmy. Tylko wtedy w popłochu sobie stąd po prostu uciekłam. Ale teraz możemy to miejsce zbadać trochę lepiej. Okej, tu już nic więcej nie ma. Kurde, ale mnie katar nagle złapał? Obym tylko nie była chora, bo się zrobi naprawdę niemiło. Okej, to był po prostu dla mnie prezent w postaci świerszczowej pokrzywy. Może być i tak. Dobra, czyli już wiemy co i jak. Tutaj były te dziki w takim razie w tym lesie niedaleko. Już je pokonaliśmy, a teraz możemy się cieszyć tym miejscem. Dobranoc. Wkurza mnie to, że to jest tak wszystko rozbudowane. Jakby to tak tyćkę pomniejszyć, to by naprawdę już było lepiej. A nie wrzucanie mi do kąta pojedynczego grzyba, no. Szczaw królewski, dziękuję. O Jezu! Skądś ty wylazł? Mamy jakąś kopalnię. Ja w sumie tych płytek też już nie potrzebuję nawet. Są tylko złoża i to czego? To pazu. O kurde. To wam powiem, wypadałoby kopać, ale ewentualnie będziemy pamiętać o tym miejscu. Bo trochę nie w głowie mi kopać teraz to wszystko. Gdzie jestem w ogóle? Chodzę gdzieś, cholera. Tu można zejść, wejść. Tu nic nie ma. XD. Co jest w ogóle? To po co ja tu wlazłam? Tylko pościerwojady? Ale bez sensu. No jest kopalnia, dobra. Kopalnia się przyda. Będziemy pamiętać, że ona tu jest. Bo chwilowo jej nie potrzebuję w ogóle do niczego. Szczególnie, że kopać mi się tak dużo czasu na razie nie widzi. Okej, i tutaj zaraz będziemy mogli zejść. Dobra, i teraz tutaj. O kurde.
To miejsce będzie coś czuję niebezpieczne. Przecież to wygląda jak jama do piekła. Jaskinia to ma nawet kurna nazwę. Witaj. Ej. Jak się tu dostałeś? Powiedz mi, czy smoczy zębacz, który kręcił się przed jaskinią, już sobie poszedł? W przeciwnym razie byłbym tutaj. Nie, zapewne nie. Więc czego właściwie chcesz? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. No cóż, niech tak będzie. Co tu robicie? Jesteśmy rozbitkami i przedarliśmy się tutaj. Nawiasem mówiąc, nazywam się Mac. Rozbitkami. Och, co ty mówisz? Gdzie wasz statek? On zatonął. Niedaleko stąd jeszcze można dostrzec szczyty masztów, których wznoszą się nad wodą. Jak to? Wasz statek zatonął tak blisko od wybrzeża. Tak, mieliśmy cholernego pecha. Co się stało? Świętowaliśmy coś wieczorem i piliśmy jak smoki. Haha, to była noc. Rano mieliśmy potwornego kaca, a na dodatek nasz statek został okrążony przez kilka okrętów orków. Zanim zdołaliśmy cokolwiek zrobić, ich armaty przedziurawiły nasz statek. Duża część naszych ludzi skoczyła za burtę i wpadła w łapy orków. Tylko we trzech zdołaliśmy w porę uciec. To mieliście szczęście. Szczęście. Ach, przestań. Na statku było sporo złota. I teraz to wszystko leży na dnie morza. A ty mówisz o szczęściu. Nic na to nie poradzę, ale... Ale co? Ale wyglądacie mi na prawdziwych piratów. Ej. Uważaj, co mówisz, bo inaczej poznasz się z moją szablą. Nie radziłbym ci tego. Nie wyjdziesz na tym dobrze. No to przekonajmy się o tym, ważniaku. No dawaj. Aha. A wy nie zrozumiem. Chciałbym, zabieraj się stąd. Ej, czego tu szukasz? Obóz orków, a co z tą katastrofą? Anulowało się. Ale znalazłam dziennik pokładowy Esmeraldy. A wiecie, co to znaczy, nie? Dziennik pokładowy Esmeraldy. Po długiej podróży wreszcie dotarliśmy do Corinis. Postanowiłem najpierw objąć dowództwo w mieście, zanim wesprzemy Garonda w Górniczej Dolinie. Zastępca Larius wręcz nie panuje nad sytuacją. Najważniejsze jest to, abyśmy zadbali o ład i spokój. Tylko wtedy będziemy mogli podjąć następne kroki, Hagen. No cóż, w takim razie też wpiszę kilka słów do dziennika pokładowego. Po tym jak zabiłem wszystkie smoki z Górniczej Doliny i Xardas dał wskazówkę, gdzie znaleźć wroga, to pod pełnym żaglem płyniemy ku nieznanej wyspie. Co tam nas czeka? Podpis nieczytelny. Powinienem podjąć próbę zanurkowania. Okej, dobra, czyli będziemy nurkować tam. No jest maszt, widać maszt. Lol, ja wiem, gdzie my jesteśmy. Tylko ja nie wiem, czy wam to pokazywałam na odcinku. No, wiem, gdzie jesteśmy. Ten maszt było widać i tą dolinkę też kojarzę. Super, czyli to się nam ładnie teraz zamknęło w całość. Wybaczcie, jeżeli brzmi jakbym miała katar, ale tak mi się kichło, że teraz brzmię bardzo źle. Tu są trolle w ogóle, co jest? Brytański troll to nie jest wyzwanie. 1000 expa za darmo. Okej. I po sprawie. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dobra, tutaj coś. Golemy są pod wodą. Niech se będą. Akurat do nich mi nie jest śpieszno. Wręcz przeciwnie mi do nich.
Czajcie, jakbyśmy gdzieś spotkali smoka na przykład? To jest bardzo dużo smoczych zębaczy. Ja bym się nie zdziwiła, jakby tu był gdzieś jakiś smok. O, jesteśmy po drugiej stronie. Git. Ten wrak statku to mi ciekawe, czy mi pokazuje te maszty? Jak myślicie? Nie, pokazuje mi chyba coś kompletnie innego. To będzie jakiś wrak pewnie opuszczony albo coś. Kurde, żeby przejść na drugą stronę, to by trzeba było z golemami się spotkać. Nie widzi mi się to za bardzo. Chyba, że przejdziemy tędy po kamieniach. No, to się wrąbam teraz. Jak się nadzieję na te golemy, co się stanie za chwilę, to mi się odechce żyć. Ojeju. Zepchnie mnie na nie, nie? Ajajaj. Ale będą w pierdy zaraz. Nie przemyślałam tego. Dobrze, że nur do mnie w sumie spycha, bo bez niego by było ciężko. Płyń! No mnie biją, nie? Biją mnie jak nic. Kurde, no nie wyjdę z... Nie. Nie ma opcji. Jak już się wskoczy do wody, to już się nie wyjdzie. Ajajaj, niedobrze. Zapis jest pewnie... No, daleko, stąd. Przed czy po? Po. Dobra. Przede mną daleka droga będzie. Dobra, ten nawet nie zdążył. Dobra. Jeszcze raz tu. Wiecie co, szkoda, że taka jaskinia, a nic w niej w sumie nie ma. O nie, to będzie umierał na stop. Idziemy stąd. Dobra, już wiemy, że do rzeki nie możemy wpaść. Bo nie wyjdziemy. O, tu mnie nie było. Okej. Tam na górze byłam. Tędy. I teraz tędy i... Spróbujemy tędy przejść. Natomiast boję się, że nurt mnie zepchnie. Okej, na szczęście po tej stronie dużo łatwiej wyjść. Zobaczmy, co ma ta strona do zaoferowania. Rośliny jakieś tutaj są? Nie, nie zmienią mi je. Dobranoc. To miejsce już chyba znamy, nie? Znamy. Nawet nic się tutaj nie kręci. No jasne, tu jest ten domek. Tu już wiemy, jak nas ten chłop prowadził. To fajnie. Tam są też na górę jakieś wejścia. Kolejne. Mapa. No, kierujemy się na wrak. W porządku.
Okej. I zaraz, on poszedł tędy, nie? My poszliśmy z nim tędy i on tutaj zawrócił, czy nie? Nie, poszliśmy na gotę. Dobra. Czyli to się zgadza. Tam na górę wejdziemy kiedy indziej. Na razie dół. Sprawdzamy. Dużo expa. Nie wiem kompletnie po co. Nie mam za bardzo w co wydawać punktów nawet. Dobra, są te topielczyki. Dobra, z golemami nie chcę mieć nic do czynienia. A jednak tak, jednak pokazuje ten wrak jako to, dobra. Czyli my tak naprawdę obeszliśmy całą okolicę Monterey już. Głupie kąsacze. Dobra, i tam już są golemy, więc tam już się nie zbliżam. Jak wejść na tą górę? Ty, tu są jeszcze serwojady ominięte przeze mnie. Niemożliwe. I tędy na górę. Tu są dziki. I co, jakieś rośliny? Szczawy królewskie. Tyle samo co dzików. Zastanawiam się, czy ten wrak statku dzisiaj, czy nie dzisiaj. Chyba nie. Jeszcze byśmy zerknęli tam na górę. Nie tutaj, ale tu. Czyli w tej okolicy tak naprawdę nam została gota. Ojeju. Dobra. Raczej szybko nam się go uda załatwić. Jeszcze dwa razy i będzie po nim. Tam wyżej się to jeszcze wejść. Ciekawe... Którędy? Tędy? Nie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Tamtędy, tak jakby. Ale czemu? Tam mi się wydawało, że nie ma przejścia. A może jest? Trzeba by było sprawdzić ten zamek. Tylko jeżeli nie chcę, żeby mnie roznieśli, to musimy zmienić zbroję. Bo teraz mnie to bardzo ciekawi, jak to ma działać. To są korzonki, już można je zebrać. Siema, nie bijcie mnie jak coś, ja tutaj nie ten. Nie chcę niczyjej krzywdy. Ej, tu jest przejście, ja byłam ślepa. Nie, bo tu jest zawalone kamieniem. Ej, to jak tam wejść? Na drugą stronę? Jakoś chyba od innej strony mi się wydaje.
Dobra, jak my stoimy z tym wszystkim? Bo kiedy to zadanie, to mi widzę, znika. Z tym zanurkowaniem. Myślę, że możemy tam podpłynąć. Jeszcze dzisiaj. I zobaczymy, czy tam coś ciekawego jest dla nas. Tu w sumie można wejść jeszcze na chwilę, zobaczyć coś. Może są jakieś rośliny? Nie. No to nie, dobra. Tam kurna nie wiem. Tam było wejście? Nie było. A jak było, to mi powiedzcie, bo nie widziałam. Dobra, spróbujemy sobie tam podpłynąć. I zobaczymy, czy coś wyłowimy. No, się rozwaliła Esmeralda, jak nie wiem. Ogromny jest ten statek. Powiem wam, że tu będzie ciężko coś znaleźć chyba. On jest bardzo duży. Chciałam powiedzieć, że się utopię, ale chyba jednak nie. No teraz się na pewno utopię. Z tym zbieraniem to jest tak. Eliksir many, to się akurat przyda. Dobra, trzeba będzie wypłynąć, bo się uduszę za chwilę. No dramat. Jeszcze nigdy tak nisko mi powietrze nie zeszło. No, chyba tak na wiecie, na ostatnim skillu, nie? Kurczę, wam powiem, masakra. Ale jest troszkę tych towarów. Pytanie, czy coś można znaleźć takiego, wiecie, fajniejszego, nie? Pewnie można. Tylko pytanie, jak bardzo? Ciekawa też jestem, co by się stało, jakbyśmy popłynęli tam, w tamtą stronę. Wygląda, jakby tam się mapa skończyła już. Dobra, jeszcze chwilę. Tam byliśmy, no nie? Dobra, już chyba możemy. Ojejku. Mówię wam, tu będzie coś więcej. Coś czuję, że tu można wpłynąć do tego statku. Myślałam, że będzie na przykład, wiecie, skrzynia z rudą. Utopię się. Przez jeden głupi mieszek, bo nie umiem wyjść teraz. Kurna no.
Bo tu jest jeszcze kajuta kapitana. Chyba niepotrzebnie tu wpłynęłam, nie? Nie zrobiłam zapisu. Ajajaj. No przecież nie wypłynę stąd teraz na czas. Utopimy się za chwilę. Okej, okay, te minusowe, te jedyneczki. Dobra, no utopić się nie utopię, ale sporo zdrowia nam zejdzie. Muszę sobie zobaczyć, co konkretnie warto wyłowić, bo jak na razie to, żeśmy wzięli takie tylko zdawkowe rzeczy, wyłowili. Powiem tak, pokusiłabym się o to, żeby popłynąć tutaj jeszcze i zobaczyć, co tam jest. Za tą skałą. Potwór morski. Tak myślałam. Ale przy okazji sobie zobaczymy animację. Dawno jej nie widziałam. I nas zeżarło. O nie, wzięło mnie do ekranu tego normalnie? Ja pindole. Masakra. Nie spodziewałam się tego. Dobra, no w sumie nam ta gota została po tej stronie. Ojejku, nie chcę się topić. Już mi... Już za dużo tego topienia. Wracamy. Teraz pytanie, czym by się zająć? Jeszcze zerknę do tego dziennika. Gra w kości, poszukiwanie. No chyba nam nie pozostaje nic innego, jak zająć się zamkiem Gota. I co? I potem iść do Faring. Tak mi się zdaje. Także co, moi drodzy? No wydaje mi się, że to jest ta rzecz, którą powinniśmy teraz zrobić. Lepszego chyba rozwiązania nie ma. Ta droga mnie zastanawia. Tu się da wejść wyżej, ja po prostu jestem deklem. Dobra, nieważne. To jeszcze na szybciocha. Myślę, że możemy zerknąć na ten obszar. Co my tu mamy? Tą paskudę. Króliczek, nie! Ja pierdzielę. No jak? Nie, zabiłam dwa króliki. Przez ciebie. Wezmę ich mięso. Masakra. I dużo rzeczy. Tam się można wspiąć. Nie wiem, czy mi się to podoba. To mi się podoba jeszcze mniej, bo tu są ogry. Zamordowały kurna ludzi. Trafiaj, no. No gość mnie zdążył... Ajajaj. Dostałam bąk. Tu się ogry rozpanoszyły po tej stronie. Dobra. No chodź. Halo. Zbadamy sobie jeszcze ten teren. Najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. Ale i tak myślę, że w kolejnym odcinku się wybierzemy raczej właśnie na Gota, nie? Ale ty mnie wkurzasz. Dobranoc.
Obywatel, łóżko. A, jesteśmy po drugiej stronie, czyli tutaj był faktycznie rąbnięty kamień, czy im się nie wydawało. Tutaj zebrane. Została nam chatka puchatka. Bardzo dużo itemów. Lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy w lewo, prawo. Lewo, 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 prawo, lewo i tyle. I skraszowało grę. Dobra, moi drodzy, wczytałam sobie grę na nowo. Także musimy jeszcze pokonać tych, te ogry. Już tutaj sobie ograbiłam częściowo tą chatę. Częściowo to dobrze powiedziane. Aż muzyka zginęła, wszystko zginęło. Powiem tak, najwyżej chłop zaraz przyjdzie. Tutaj właśnie szafki. Prawo, prawo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery w prawo i lewo. Odzież farmera i sakiewka. Chodź tu. No bo nie mam czasu, mordo. Dobra, i tutaj mieliśmy te beczki tego wszystkiego, minerałów, soli. No i tutaj przed tym kuferkiem skraszowało grę. Oby teraz się znowu to nie stało. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Dobra, i zostało nam jeszcze tylko tam parę ciałek do przeszukania i ten nocny ten, nie? Gin już, nie mamy czasu na ciebie. Ale będę miała montowania przy tym odcinku. Dwa razy kichłam i dodatkowo jeszcze. Właśnie będę musiała ten kawałek wyciąć, który tam nam nie wyszedł. No i tu można wejść na górę. Także jeszcze spróbujemy się wspiąć. Czerwona ruda. I co, i to tyle? Tyle. Dobra, no to w sumie zarąbiście. Moi drodzy, kolejny odcinek. Spróbujemy dostać się do zamku opanowanego przez ożywieńców, do zamku Gota. Zobaczymy, czy uda nam się tam coś wykminić. Mam nadzieję, że się uda. Fajnie by było, bo wtedy byśmy mieli całą monterę skończoną i całą... W sumie nie, Vanguard mamy w ogóle praktycznie nieskończony, bo tam żeśmy mało co zrobili. Bo ja od razu się na tą monterę w sumie rzuciłam. Więc tak naprawdę... To mamy tylko to. Jestem ciekawa, czy na pancerz koczownika zareagują jakoś dziwnie orkowie. Nie, byleby nie mieć zbroi tego. Rozumiem. Dobra, to możemy pochodzić w tym pancerzu i myślę, że tutaj zaczniemy kolejną naszą przygodę. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnych filmach. Cześć!